będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego. Wspólnie z dziećmi będziemy się bawić i poznawać nowe słowa z języka angielskiego. Poznamy części ciała, kolory oraz oswoimy się z nowymi słówkami języka angielskiego. Poznamy alfabet, wspólnie się pobawimy. Syn jest bardzo podobały mu się te zajęcia i bardzo chętnie na nie uczestniczy. W nich uczestniczy, przychodzi tutaj. To nie są takie zajęcia szkolne, więc tu jest dużo zabawy, spotyka się z innymi dziećmi, także bardzo chętnie na nie uczestniczy. Logoterapia jest jedną z metod wspomagających rehabilitację, rewalidację dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami. Jednym z ćwiczeń przygotowanych na dzisiaj będzie ćwiczenie noszące tytuł Magiczny kuferek. Dzieci, gdy będzie grała muzyka, będą przesuwać ten kuferek w kółeczku. Gdy muzyka umilknie, ten, kto trzyma kuferek, wylosuje z niego jedno zadanie. Będzie to polecenie, które dziecko będzie musiało przeczytać, następnie będzie mogło wykonać z psem. W ten sposób możemy na przykład wspomagać naukę czytania. I dzieci nie utożsamiają takich ćwiczeń z tradycyjną nauką, także myślę, że to jest dodatkowy atut logoterapii. Dzieci traktują to raczej właśnie jako zabawę, pies jest doskonałym motywatorem. Ja przeczytam coś dla psa, a on wykona dla mnie jakąś rzecz. Zajęcia z Luką i z panią z angielskiego. Bić nie wolno, ciągnąć go za ogon. Idzie Marek, ma coś dobrego. Pięknie. Już ten kończył? Kto siada, aby się rozdać do kolejna. Jestem babcią od Kamilki. No i Kamilka lubi przychodzić. Bawi się tu i lubi się tam niby te plastyczne rzeczy robić różne, no tak z tym pieskiem się też. Mi się tutaj podoba wszystko. Na przykład podobają mi się pani Martynka, pani Iwona, Emilka i jeszcze pani. Lubię plastykę. Lubię też zabawy z Luką i angielski.
zajęcia się podobają dzieciom i wydaje mi się, że są potrzebne, dlatego że integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi jest bardzo ważna, dlatego że te dzieci kiedyś będą dorosłe, wejdą w dorosły świat, gdzie nie będą ich chronić rodzice, nie będzie ich chronić jakiś system, będą musieli się poradzić naprawdę sami. 40. Tak jest. Jeszcze ją 41. Tematyką w sumie dzisiejszych zajęć będzie, na początku będzie pusta klanza w celu rozładowania jakiegoś tam nagromadzonego napięcia. To będzie forma zabawy. Brawo.